Włączyłeś? Tak. Znaczy no wyłączyłem, żeby wiedział. Ale że już włączyłeś? Tak. Na pewno to tamto się nagrywa, bo tylko raz nacisnąłeś. Dwa razy nacisnąłem, jest nagrane, spokojnie. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na krótką prezentację nowych pelletwaglerów. Pelletwaglery Precision. Pelletwaglery Precision znane już są polskim wędkarzom, bo są na naszym rynku już od kilku lat. Jednak dostępne były w gramaturach od chyba 2 do 6 gramów. Natomiast teraz będą dostępne w gramaturze 8, 10 oraz 12 gramów. Mają dobrze widoczny, solidny korpus z balsy oraz obciążenie ogumowane, montowane w dolnej części pelletwaglera. Dzięki temu świetnie latają, a jeszcze te duże modele będzie można posyłać na bardzo dużą odległość. No i świetnie pokazują brania, bo nawet na bardzo dużej odległości ta dosyć gruba antena z balsy jest bardzo dobrze widoczna. Korpus ma kolor, powiedzmy, balsy polakierowany, a końcówka pomalowana jest fluopomarańczową farbą. Te większe pelletwaglery zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowania na jakichś otwartych łowiskach, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba łowić daleko od brzegu, tam, gdzie mogą pojawić się niesprzyjające warunki atmosferyczne. Mniejsze waglerki mogłyby nie dać rady, gdzieś by myszkowały w powietrzu, natomiast te większe będą bardzo ładnie latać, a jednocześnie będą bardzo dobrze widoczne i będą dobrze wskazywać brania karpi. Myślę, że te większe pelletwaglery zyskają duże grono zwolenników w Polsce, bo jest u nas dużo takich otwartych zbiorników, łowiska komercyjne też są nieraz bardzo szerokie i trzeba łowić na dużym dystansie, więc na pewno tam wykorzystałbym te pelletwaglery o masie 10, ale nawet 12 gramów. Napiszcie w komentarzu, gdzie wy byście zastosowali te pelletwaglery. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Powiedzcie w komentarzu, gdzie byście zastosowali te pelletwaglery. Może napiszcie bardziej. No tak.